Alleluja, Alleluja. Moje owce słuchają mego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Zabiorę was do siebie. To są słowa Jezusa Chrystusa. Gdy się wczyta fragment tej Ewangelii świętego Jana, to jaka tam jest ta wielka miłość i jak Panu Jezusowi zależy nad każdym z nas. Zabiorę was do siebie, abyście i wy byli ze mną. Tak on chce. Spróbujmy najpierw popatrzeć na świętej pamięci zmarłego Marka, który urodził się 1 września 1963 roku w Krakowie. Zamieszkał w Czebini, Sierszy i tam ukończył szkołę w Czebini średnią, a następnie krakowskie seminarium, które w 1988 roku ukończył święceniami kapłańskimi, które mu udzielał ksiądz kardynał Franciszek Macharski, proboszcz jego parafii, wtedy opowiadał mi, że było w Czebini takie pewne poruszenie, bo on, syn ojca dyrektora kopalni, poszedł do seminarium. To, jak mówię, był rok 1. Czasów komuny jeszcze. Niejako dziwili się, a ojciec miał pewne problemy z tego powodu, bo parafia takich niejako później przesłuchiwała. Ukończył seminarium, przyjął święcenia i pierwszą parafię. Dostał w Rawce Zdroju. Tam
pamiętam proboszcza mojego kolegi z seminarium, księdza Janikowskiego, Tadeusz Janikowski, z Jaworzna pochodził, bardzo wybitny człowiek, bardzo dzielnie pracował, między innymi był wikarym u świętego Szczepana, a później został proboszczem właśnie w Rabce Zdroju. I tam już ksiądz nasz Marek zaznaczył się swoją wiedzą, swoją inteligencją, bo stamtąd powołano go do tworzenia powstającego Radia Katolickiego, Radio Maryja, które między innymi on pracował w Borku Famenckim, powstawało to radio. Dzisiaj spadkobiercą tego radia jest Radio Plus. I tam ksiądz Marek odznaczył się swoją pracowitością, inteligencją i pewnym sprytem. Ale gdy ta transformacja tego radia następowała, ksiądz kardynał zrobił go proboszczem w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Trzebini, w centrum. I tam był 6 lat. Tam długo budowano kościół w dość takim słabym tempie. Ten kościół jakoś trudno było wykończyć niejako tak, żeby można było tą świątynię uznać za już wykończoną, i ksiądz Marek tam przez 6 lat pracował. Ale wejrzał na niego ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz w 2010 roku, bo na krowoczy z niejaką. Ja poszedłem na emeryturę i trzeba było właśnie nowego proboszcza, i ksiądz kardynał Dziwisz właśnie jego tutaj dał, przyprowadził. I tu przez 14 lat ksiądz Marek pracował. I właśnie ujął swoją pracowitością, swoją delikatnością właściwie prawie wszystkich parafian. Przyznam się, że świadczą o tym te wpisy tam. Czytałem niektóre, jak z jakąś serdecznością, że tak my go kochali, a teraz będzie nam go brak. Wiele osób tak pisało. Rzeczywiście, on się dał lubić. Myśmy jako księża tutaj, wypowiadam nie tylko swoje zdanie, ale wcześniej księża mówili, żeby podkreślić to jego zainteresowanie drugim człowiekiem, to zainteresowanie pracownikiem. On wszystkich pracowników tu bardzo dobrze znał, traktował, i choćby pamiętacie z okazji różnych uroczystości, świąt i tak dalej, zawsze wspominał, dziękował. Dziękował za tą pracę nam, siostrom zakonnym i tym wszystkim, którzy tu pracowali, sprzątali, łącznie z organistami. Więc ta jego delikatność, subtelność i inteligencja. I dlatego mówię, że teraz tego nam będzie brakować. Trzeba się modlić. Mówią o nowego. Nowego, który obejmie tu właśnie
tą parafię świętej Jadwigi. Niełatwą. Parafia liczy właściwie, nie wiemy ile, około 15 tysięcy. W niedzielę, jak tak widzimy, no to jest około 4 tysięcy. To nie ma nawet 1/3 dokładnie, nie? Więc pandemia, tłumaczą się wszyscy, pandemia i tak dalej, pandemia, ale nie tylko pandemia. Bo przyznam się, że telewizja swoimi, nie chcę tu nikogo zgorszyć, swoimi programami mszy świętych. Bo ludzie się przyzwyczaili, a proszę księdza, my mamy telewizję, my mamy telewizję. W domu to do kościoła nie chodzimy. Ta telewizja jest dla tych, którzy nie mogą, którzy są chorzy, starzy. Ale normalnie pamiętaj, aby dzień święty święcić. A więc trzeba poświęcić tą godzinę, by być na mszy świętej i do komunii świętej. Bo w pełni uczestniczyć w komunii świętej tylko w kościele. I dlatego no dobrze, że są te telewizyjne msze święte przez Radio Maryja, przez te programy i inne, prawda? Ale pamiętajmy, że w niedzielę, jeśli jestem zdrowy, młody, silny, to trzeba przyjść na mszę świętą. To właśnie chciałbym zwrócić uwagę w dzisiejszym wystąpieniu, a następnie zwrócić uwagę na to, że on zostawił swoim niejako postępowaniem, zachowaniem, tym co robił, nam pewien testament. Tym testament, to bym powiedział, pierwsze może to materialne utrzymanie Kościoła. Kościół prawie że, gdy chodzi o wymianę świetlików, ale jest niedokończona sprawa wymiany świetlików. Niewypłacona. Następnie ten Kościół wymaga po 40 latach takiego oczyszczenia, takiego malowania i z zewnątrz, bo to są te mury żelbetowe, są specjalne na to farby, jak i wewnątrz. No więc ta troska jego o ten Kościół niech właśnie będzie tym oczkiem w głowie nas wszystkich, żeby ten Kościół świętej Jadwigi był piękny. Przez swoje witraże on jest naprawdę piękny. Witraże to są te same, które były, które zostały tylko przeczyszczone. A następnie to sprawa, bym powiedział, pomnika świętego Jana Pawła i nabożeństwa. Święty Jan Paweł II tu jest u fundamentów powstania parafii. Tu jego starania u władz komunistycznych, zezwolenia żeśmy dostali, a następnie budowy tego kościoła Jan Paweł II jako Ojciec Święty jeszcze wspomagał. I jak tam w Watykanie byłem, to zawsze coś, tam jakąś kopertę, żeby ten Kościół świętej Jadwigi. Więc to
utrzymanie tego kościoła, ale święty Jan Paweł II tu w skupieniu patrzy, prowadzi nas do ołtarza, do świętości, do Maryi. I to nabożeństwo, które każdego miesiąca o 22 odprawiamy, żeby przychodziło wielu, żeby właśnie prosić świętego Jana Pawła II o wstawiennictwo u Boga i te jego nauczania, jego encykliki. Mamy w bibliotekach swoich te pielgrzymki opisane i tak dalej. Czytajmy to na nowo. Czytajmy te jego przemówienia. Od tego pierwszego niech stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Tą ziemię. To jest jedno nabożeństwo, które tak bym chciał podkreślić przy trumnie świętej pamięci Marka, a drugie do świętej Jadwigi, 8 każdego miesiąca. Bo przeżywamy, nie tylko bo przeżywamy rok świętej Jadwigi, przeżywamy to 650-lecie urodzin świętej Jadwigi. I Jadwiga, która tyle dla Polski zrobiła, że do dziś mamy Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Majus i tak dalej. I święta Jadwiga, która przez 14 lat służyła Polsce, możemy powiedzieć, że tak jak świętej pamięci ksiądz Marek, też 14 lat w naszej parafii. I Jadwiga odeszła do Pana właściwie przy porodzie, w ciągu 3 dni, tak jak on. Kto się spodziewał? Nikt się nie spodziewał, że tak szybko można odejść do Pana. Więc niech święta Jadwiga szczególnie wyprasza dla niego potrzebne łaski i niech tą czuwa nad tą parafią. Więc zakończę tym, tą jego wielką troską o zbawienie parafian, o kult. Pamiętam, jak mu bardzo zależało, jeśli ktoś przychodził, bo był taki okres, że przychodzili do kancelarii wypisać się z parafii, z kościoła. Bardzo to przeżywał, ale przyjmował tych ludzi, próbował zrozumieć, porozmawiać i zawsze na zakończenie, jeśli będziesz potrzebował, jeśli przejrzysz niejako, to możesz liczyć, ja tu czekam na ciebie. Kościół czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Niech więc, jak to Ojciec Święty mówił, w tym kościele 600 lat, Jadwigo, 600 lat czekałaś. Niech ta troska o Kościół będzie bardzo bliska naszemu sercu, abyśmy umieli wzrastać i pilnować tej świętości. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Pan Bóg wezwał świętej pamięci Marka, a my jesteśmy w drodze. I pamiętajmy, że właśnie Pan Jezus czeka na nas w niebie, ale musimy my z Nim tu, na ziemi, być blisko. W modlitwie
w Eucharystii. Amen.